Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla 5 województw, z których finansowane są zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Województwa zaliczane do Polski Wschodniej to lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, a teraz również mazowieckie. Program jest uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020. Jego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Dziś w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami wiceprezydent Mateusz Tyczyński wyraził nadzieję, że pogłoski z Sejmu o wykluczeniu większych miast, takich jak nasze, z tego programu są nieprawdziwe. Ja mam nadzieję, że nie jest prawdą to, co mówi się w korytarzach sejmowych, że Prawo i Sprawiedliwość chce z programu Polska Wschodnia wykluczyć miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Bo to się mówi, o tym się mówi głośno. No to byłaby katastrofa dla Radomia. To byłaby katastrofa dla Radomia, byłoby to zagranie czysto polityczne, znów wpuszczenie strumienia pieniędzy tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wybory wygrywa na wzmocnienie po prostu do tych mniejszych miejscowości. Po 11 latach starań samorządowców z terenu województwa mazowieckiego, rząd wyraził zgodę na uwzględnienie Mazowsza w programie operacyjnym Polska Wschodnia Plus. To dla naszego miasta i wielu innych gmin z terenu województwa wielka szansa na dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej, a tym samym na rozwój, mówił w listopadzie prezydent Radomia Radosław Witkowski. Walczyliśmy bardzo długo, żeby Radom był w Polsce Wschodniej, gdyby dzisiaj okazało się, że owszem, Mazowsze poza województwo mazowieckie, poza Warszawą w tej Polsce Wschodniej jest, ale bez Radomia, no to byłaby to katastrofa, ale też kompromitacja dzisiaj rządzących. Program jest krokiem na drodze do wyrównania szans rozwojowych oraz unowocześnienia wielu sfer życia Polski Wschodniej. Z jego środków dofinansowywane są przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury uczelni, wspieraniem innowacji, dostępem do internetu w Polsce Wschodniej, rozwojem miast, budową dróg i obwodnic oraz rozwojem turystyki.